No tak, no byłem u pana, no ale pana nie było. Zostawiłem awizo. Teraz to ja nagrywam filmik na YouTube, do widzenia. To tylko przykładowa rozmowa, jak wygląda rozmowa kuriera z klientem, a właściwie to z niegrzecznym klientem. I w dzisiejszym odcinku będę mówił do was bardziej jako Patryk, a nie jako Schlifson, ponieważ pomówimy sobie o pracy kuriera, ponieważ na to czekaliście, a właściwie to odcinek, który już długo chodzi mi po głowie. Czego nigdy nie mówić kurierowi? Praca kuriera to jest przede wszystkim praca z ludźmi i wymagany jest kontakt z drugim człowiekiem, kontakt z klientem. Często od tego kontaktu będzie zależeć, jak będzie przebiegała współpraca i jak szybko dojdziemy do konsensusu. Należy jednak pamiętać, że generalnie kurier nie ma obowiązku ani odbierać telefonów, ani dzwonić. Robimy to tylko dlatego, żeby ułatwić wam i nam, po prostu ułatwić tę współpracę. Zarówno kurierowi, jak i klientowi zależy na tym, żeby tą paczkę dostarczyć i wszyscy chcemy zrobić to jak najszybciej i jak najmniej opornie. Lecz niestety niektórzy kurierzy, którzy jeżdżą już dłużej po swoim rejonie, oni już z góry wiedzą, że jak mają jakiś adres, to oni już o 5 rano, czy o 6, czy o 7 już wiedzą, że pod tym adresem będzie problem i tu nie będzie się miło jechało. Dlaczego? To mogę zalewać z kilku przyczyn. Niemiły klient, klient często pracuje, nie ma go w domu, często robi jakieś problemy, awantury lub po prostu mieszka w ciężko dostępnym miejscu i go jeszcze nie ma. My dzisiaj skupimy się na tym punkcie werbalnym, czyli o kontaktach między kurierem a klientem, bo jak z niektórymi naprawdę nie ma żadnego problemu, jest szybki telefon i to wygląda na podstawie tak. Dzień dobry, kurier, jest pan w domu? Tak, jestem, super, za 5 minut podjeżdżam. I tu się akcja kończy, klient czeka, otwiera drzwi, podpisuje paczkę i cała akcja trwa może max do minuty czasu. Tak z niektórymi, niektórzy gadają i najbardziej wkurzająca na start jest już formułka. Taką formułkę zna już każdy kurier, czyli halo, ktoś ci powie halo, ty mówisz swoje i tak jest, ja tak mam często razy z 5 razy. Mówię, halo, dzień dobry, kurier z tej strony, mam dla pana paczkę na tą taką ulicę, czy jest pan w domu? Jaką słyszę odpowiedź? Słyszę odpowiedź, halo? I ja taki cringe, takie poirytowanie. No bo już powiedziałem swojej, no halo, no kurier, aha, słucham. I mówię to samo. I ten czas leci. I coś, co mogliśmy już załatwić w 5 sekund, muszę powtarzać się jeszcze raz. No i mówię, dzień dobry, kurier, czy jest pan w domu? I zaczyna się nagonka. A ja coś zamawiałem? A z czego to? A skąd to jest? Formułka jest z drugą stronę, jak klient dzwoni do ciebie. Halo? To dzwoniłem się do kuriera? Tak, słucham. Czyli pan jest kurierem? Tak, jestem kurierem. Słucham pani. Słucham pana. Bo ma pan paczkę? Podać panu numer paczki? Ja pierdzielę. Kurier ma po 100 paczek. Albo po 90, nieważne, mamy tych paczek w cholerę. Czy ludzie myślą, że kurierzy są cyborgi i znają numer paczki na pamięć? Nie pamiętam, ile ma numer paczka, ale dajmy to, że to jest, nie wiem, z 8-9 cyferek. I myślicie, że z 90 paczek każdy zna 9 cyferek, żeby podać numer paczki? No, sorry. Nie, wystarczy adres. Albo ja dzwonię, nazywam się Henryk Kalina z miejscowości Warszawa i mieszkam przy ulicy. Tak naprawdę kurierowi wystarczy imię, nazwisko, czasami jest przydatne, jak się dowiedzieć częściej. Przede wszystkim ulica. Ulica, adres, tu będziemy kojarzyć. Miasto, ulica. Wszystkie imiona, nazwiska, ksywki, numery paczek, to jest bezsensowne. Nie mówcie tak po prostu. I to są tylko takie formułki, które na start wkurzają każdego kuriera, bo to jest rutynowe, im tak słyszymy dziennie tego ze 100 razy i po prostu, no, to jest długie, niepotrzebne. Jak ktoś zamawia często paczkę, to po prostu wie, o co chodzi i sprawę załatwia się i zamyka temat w minutę albo pół. Trzeba pamiętać, że kurier też jest człowiek i przede wszystkim jest w pracy. Jak do każdego człowieka należy się jakiś szacunek, przynajmniej taki międzyludzki. Osobiście uważam, że kurier jest strasznie niewdzięczną pracą i my, kurierzy, mamy bardzo mały szacunek. Jest dużo stereotypów, że kopiemy paczki, specjalnie niszczymy wam paczki. Ludzie są bardzo różnie nastawieni. Niektórzy wiedzą, jak to wygląda, niektórzy kompletnie nie wiedzą. Myślą, że mamy po 5 paczek i wiecie, śpimy sobie do 12, pracujemy do 13 i mamy wszystko w pytkę. Teraz przejdę do listy słów, które jak ja słyszę, to ja już z góry wiem, że ta współpraca już na pewno nie będzie szybka i przyjemna. Pan musi. Jak ja słyszę słowo muszę, że ktoś inny mówi mi, co ja muszę w mojej pracy, czyli nie ma w ogóle pojęcia, jak wygląda rozładunek, praca kuriera, trasa, i jak on mi mówi, co ja muszę zrobić, a czego nie muszę, no mnie chuj strzela, powiem szczerze. Naprawdę wściekam się, jak słyszę, że coś muszę. Kurier jest w pracy i kurier lepiej wie od ciebie, co on musi, a czego on nie musi. I przykładowa teraz sytuacja. Podjeżdżamy do klienta, podjeżdżamy do domu. Kogoś nie ma. Okej. Zdawa się, kogoś może nie być, tak? Ktoś nie odebrał telefonu, ktoś spał po nocy, ktoś był w ubikacji, nie zdążył wyjść przez pół godziny,
Zdarza się, okej, kogoś nie było. Nie ma z tym problemu. Prosi się wtedy kuriera, abyś do niego podjeżdżał po paczkę, albo się prosić, czy może się ewentualnie wrócić, jak ma gdzieś po drodze powrót, albo umawia się z nim na inny termin. Jak jest mało paczek, kurier jest miły, uprzejmy, ma dobry dzień, on może, słowo klucz, może się wrócić. To już zależy tylko od niego. Jak mu zależy na jakości, zależy mu na bycie dobrym kurierem, na pieniądzach, na statystykach, mogę się wrócić. Ale kurier jest człowiekiem. On już podjął próbę doręczenia, bo to jest od nas wymagane. Podjęcie próby doręczenia. I teraz wyobraź sobie, że jesteś kurierem, masz 90 punktów, jeździsz od punktu do punktu i każdy chce, żebyś się wracał. Bo to jest dla ciebie 5 minut. Co pan? No 5 minut, pan nie podjedzie, no 5 minut w tą czy we w te. 5 minut. Teraz sobie to 5 minut pomnożcie razy 90 i to jest czas, który stracicie na samym wracaniu się do klienta. To jest czas, którego wam nikt nie odda. Czas wasz wolny, którego mamy mało. I wychodzi ci taki Janusz i mówi: pan się musi wrócić! No ja pierdolę, ja się muszę wrócić. Jak pan nie umie otworzyć drzwi, to niech pan teraz ruszy dupę i do mnie podjedzie. Albo podjedę jutro, albo ewentualnie jak mam po drodze. Obraw się, rodno, będę i tak przejeżdżał, mogę do pana podejść, tylko niech pan otworzy drzwi i będzie gotowy na odbiór paczki. A nie, że ja się muszę do pana wracać. Żądanie. Klient czegoś żąda. Klient ma swoje prawa, ja to wszystko rozumiem, też zamawiam paczki, też mnie kurier raz wydymał, mimo tego, że sam jestem kurierem. Kurier kurierowi wilkiem, co nie? Miałem taką sytuację, że po prostu byłem u jakiegoś klienta, jego nie było w domu, telefonu nie odbierał, zostawiłem mu awizo. A on do mnie dzwoni, taki typowy Janusz, który, nie wiem, raz po raz pierwszy jest po drugiej stronie i ktoś jemu sprawia jakąś usługę, nie, on go ją komuś i żądam doręczenia od pana, bo pana zwolnią, ja tego żądam. Kurwa, człowieku, żądać to ty sobie możesz na drugi dzień co najwyżej, bo tak jest w regulaminie pracy, a nie, że ty se żądasz, się na siebie podjeżdżasz, no weź, weź pan gumę. Pytanie cringe'owe, pytanie, które irytuje. A? Co pan dla mnie ma? Zamawiałam coś? Jestem w stanie zrozumieć, że dużo osób zamawia paczki gdzie indziej, na adres siostry, babci, mamy, bo te osoby są pewne, są w domu i mogą te paczki odebrać. Sam tak robię, bo nie ma szczęścia, jestem za kółkiem niż w domu i zamawiam paczki do mamy. Jednak ja mam zwyczaj informować mamę, że przyjdzie jakaś paczka, żeby mniej więcej była gotowa i tak dalej. Czasami jednak o tym zapominam i rozumiem, ale jeżeli przychodzi do ciebie kurier w taką fajną bluzę ubrany z paczkami i ty go pytasz, co pan dla mnie ma? Are you fucking kidding me? Kurwa, ciastka przywiozłem. Listy. Jestem kurierem, mam paczkę, co pan dla mnie ma? A już hitem jest to, że ktoś coś zamawiał i zapomniałam, że to zamówiłam. Jak ja coś zamawiam, to ja na to czekam, bo dla mnie to jest ważne. Rozumiem, że są ludzie o wyższych sferach, którzy naprawdę prowadzą jakieś sklepy, działalności, zamawiają kupę rzeczy i mogą sobie zapomnieć. No ale to jak widzą, że jest paczka, bo są tacy klienci. Są klienci, naprawdę u mnie na rejonie jest jakiś prezes, który ma chaty jak widle, jest prezesem, a właściwie właścicielem jakiejś firmy produkującej zapiekanki i on widzi paczkę, to mówi: dobra, zapomniałem, ale już ci podpisuję, już schodzi, przeprasza, szybko załatwia sprawę. I to jest tyle. Paczka jest zapłacona, ktoś coś zamówił na twoje imię, nazwisko, a ona będzie: a co zamawiałam, to tamto, i tak gada i to wszystko przeciąga. Kurierowi naprawdę zależy na czasie. Więc możemy sobie oszczędzić jakieś głupie rozmówki i przeciąganie tematu. Teraz wracamy do klientów Januszy. Teraz pan jest? Teraz to ja jestem w pracy! A kurwa, gdzie ja jestem, na wakacjach? To jest kolejne zdanie, które naprawdę wkurwi każdego kuriera, nawet najbardziej cierpliwego. Jak ktoś ci mówi, że teraz nie, przyjedź za 3 godziny, bo ja jestem w pracy. No sorry, kurier też pracuje. My nie przyjeżdżamy na wakacje, bo niektórzy tak myślą, że my tylko mamy, nie wiem, naprawdę chyba 5 paczek na krzyż i mamy to doręczyć. Albo przyjeżdżamy w ogóle od zewnętrznej firmy. Okej, jest pan w pracy. Jestem w stanie to zrozumieć. Podjadę jutro. Możemy się dogadać mniej więcej w których godzinach. To jest też kwestia klienta, żeby on wykombinował taki sposób, żeby ktoś w tym domu był, lub przeadresować sobie paczkę do kogoś, kto w tym domu często jest. Babcia, ciocia, sąsiadka, cokolwiek. A nie: ja jestem w pracy, proszę przyjechać o tej i o tej godzinie. Sorry, my też pracujemy. Wszystkie takie informacje proszę od 15. To już jest tylko dodatkowa informacja dla kuriera. On nie musi się tego słuchać. To jest już w interesie klienta zamówić paczkę tam, żeby po prostu ktoś ją odebrał. Jeżeli pracujemy w jakiejś korporacji, zamówmy paczkę do korporacji. Ktoś, kolega z pracy, kierownik, ktokolwiek, jeżeli dobrze żyjemy z szefem, czy z pracownikiem, czy z kolegą z pracy, ktoś tą paczkę odbierze. Jest to o wiele prostsze niż udręczanie się z kurierem i jeżdżenie na czas i tak dalej. No, trzeba trochę myśleć, trzeba, ktoś się zamawia tę paczkę. No i teraz klasyk: będę w domu po 17. Ja też. To jest już taki mem, ale ludzie dalej tak mówią, że będę w domu po 18.
Tak patrzę, ja jest godzina 15, zostało mi chyba tam 10 paczek, on mówi, że będzie po 18. Fajnie, no też będę w domu po 18, albo nawet wcześniej. Nie będziemy czekać 3 godziny, bo ty wracasz do domu po 18, no ludzie. No i wracamy do tego, co wcześniej. Trzeba umieć myśleć, jak się zamawia paczki, gdzie tą paczkę zamówić. No kurde, to jest takie proste, to jest takie oczywiste, ale ludzie mają z tym duży problem. Paczki za pobraniem. Jest to bezpieczniejsze dla klienta, ponieważ nie płacimy w ciemno. Płacimy dopiero wtedy, kiedy kurier przyniesie nam jakiś towar. Wszystko jest okej. Ale warto pamiętać o tym, że jeżeli zamawiamy paczkę za pobraniem, to trzeba mieć godne pieniądze. Najlepiej to wyliczone. Kurier nie ma obowiązku wydawać. Przynajmniej w mojej firmie, kurier nie ma obowiązku wydawać pieniędzy. A niektórzy ludzie tego wymagają. I na przykład paczka kosztuje 75 zł i 40 groszy. Taki przykład, nie? Ja podchodzę do klienta, mówię cenę 75 zł i 40 groszy. On mi daje stówę. Mówię, no, że nie mam z czego panu wydać, jest 8 rano, z czego mam panu wydać pieniądze, mam pustą sakiewkę. To proszę iść rozmienić. Nie. To jest w pana interesie, to jest w moim interesie, żeby te pieniądze zgodne mieć. Jak mam, czasami naprawdę dla szybkiego załatwienia sprawy, czasami nawet ze swoich gdzieś tam szukam drobnych, żeby rozmienić szybko, dorzucić paczkę. Ale ja absolutnie nie muszę tego robić i nie muszę rozmieniać pieniędzy, latać do sklepu. To jest również w waszym zakresie mieć przygotowane pieniądze. Ale on tylko utrudnia robotę. No ja już będę gdzieś tak za 5, 10, 15 minut, no proszę poczekać, no pan nie poczeka 5 minut, co to jest 5 minut? Wracamy do punktu wyjścia, co już mówiłem, ile to jest 5 minut dla kuriera? 5 minut dla kuriera to jest cała wieczność. Często też jest tak, że my naprawdę nie wiemy, gdzie klient jest. Jak klient nie chce zdradzić swojej pozycji, położenia, to 5 minut może być równie dobrze 20 minut, bo jemu się wydaje, że no szut peretem, 5 minut gdzieś tam za miasto dalej, kilka kilometrów. Nie będzie korków, to rzut beretem, no, 10 minut jazdy. No, 10 minut to my tracimy 10 minut, w tym czasie możemy zrobić nawet z 5 jeszcze punktów, ale nie, my musimy czekać, bo ty będziesz za 5 minut w domu. Najbardziej chyba rozbroił mnie facet na moim rejonie. Była godzina 16, to był mój ostatni punkt i mówię, że jest w domu, do niego dzwonię, bo miał zamknięte tam furtkę, a on do mnie z tekstem, że a będę po 16, no, poczeka pan tą godzinę? Pewnie, czemu nie? Co tam godzina moja prywatna w domu, poczekam, pójdę po piwo, poczekam, no. Co mam lepszego do roboty? O nie, mnie na tej ulicy nie ma, to proszę podjechać tam i tam. To jest też mega irytujące. Musi pan podjechać pod inny adres. Nie. Kurier podjeżdża pod adres, który ma skazany na paczce. Dlaczego? Ponieważ kurier układa sobie trasę, tak? Ma ileś ten paczek, układa sobie ulicę po kolei, żeby się jak najmniej wracać, żeby to robić wszystko jednym ciągiem i się przesuwać po mieście coraz dalej, coraz w głąb, tak żeby zrobić wszystko sobie ładnie po kolei. A wy myślicie, że to jest takie pstryk, podjechać gdzie indziej, bo przecież to jest kilka minut dalej. Walić ten czas, który straciłeś na podjechanie pod ten punkt, chociaż 10 minut jazdy w przeciwną stronę. Co to dla kuriera, nie? Otóż nie, i kurier też nie musi podjeżdżać nigdzie indziej. Paczki się przetrasowuje za pomocą spedycji, za pomocą biura, infolinii, a nie, że się dzwoni do kuriera i się przetrasowuje. Nie ukrywam, że często kurierzy robią tak. Najczęściej jak mają gdzieś po drodze, że dobra, wrócę się tam na koniec trasy, albo mam gdzieś po drodze, mam tam paczkę blok obok, to się skoczę. Tak się dzieje, okej, ale trochę myślmy, jak zamawiamy te paczki, żeby ewentualnie zamówić po ten drugi adres, jeżeli wiemy, że gdzieś w momencie doręczenia będziemy w tym miejscu. Przy czym należy pamiętać, uczulam, kurwa, nic nie musimy. Możemy się wrócić, możemy podjechać gdzie indziej, ale nie musimy. I nie mówcie, co musimy, bo kurier nie jest niewolnikiem, tylko pracownikiem. To jest ważna różnica. Ostatnie to takie luźne pytanie. Czasami jest tak, że siedzę sobie, wiecie, jadę sobie, brum brum, telefon, dzień dobry! Ma pan paczkę dla mnie? Domyśliłem się. Za ile pan będzie? No na pani ulicy będę gdzieś tak mniej więcej za godzinę. A to dobrze, bo i tak cały dzień w domu siedzę. Jeżeli siedzisz cały dzień w domu, no to w czym problem? Rozumiem, że oczekiwania na kuriera są duże, ale jeżeli naprawdę nie mamy w planach nigdzie wychodzić, cały dzień siedzimy w domu, no to po prostu czekajmy tego kuriera, nie dzwonimy niepotrzebnie, bo niektórzy ludzie są starsi przede wszystkim i oni dzwonią do kurierów tylko, żeby pogadać i zagadają nas o pierdoły, gdzie naprawdę żywcem nie ma to czasu. Mam paczkę do takiego starszego pana, który zamawia karmę, bo ktoś jemu zamawia karmę, bo wątpię, że on jest into internet. Zamawia karmę tam dla psa czy dla kota, to nie jest istotne, ale ta paczka jest tak średnio raz w miesiącu tam jest, z taką dużą paczką, 20-kilową karmą. I to jest bardzo uprzejmy pan, zawsze wychodzi, otwiera bramę. Ale nie wiem, czy ma jakiegoś Alzheimera, czy cokolwiek. Jestem tam regularnie, znana pamięć, numer i tak dalej.
gościu wiecznie, ale to wiecznie mówi mi tą samą historię o tym, że on kiedyś też był kurierem i się zaczyna. Ja tak w grzeczności słucham, staram się oczywiście mówić, że mam dużo pracy, muszę jechać, to tamto. Ciężko mi jakoś go tak spławić, bo domyślam się to, że naprawdę nie ma kontaktu z nikim i chce pogadać. Dlatego czasami go, czy dlaczego staram się go też słuchać i tak jakoś proporcjonalnie tu go wysłucham i lekko wywinąć się, ale gościu cały czas mi zagaduje o tą samą historię. No ile jestem w stanie zrozumieć tego pana, bo mówię, naprawdę jest starszy, nie ma już jakichś kontaktu z nikim pogadać, to no okej, pogada się z kurierem. Ale niektórzy ludzie po prostu na siłę zagadują kurierów, tak nie wiem. Tak po prostu, żeby sobie pogadać, bo są gadatliwi, bo są gadułami. To jest najgorsze, tym bardziej jeżeli jest dużo pracy. Morał z tego filmiku jest taki, bo nie wiem, jest to pewnie jeden z bardziej merytorycznych filmów na moim kanale. Szanujmy się, moi drodzy, szanujmy się, szanujmy klientów, szanujmy się z kurierami. Szanuj kuriera swego, bo od niego zależy, czy twoja paczka będzie kopana. A na poważnie to po prostu szanujmy się jako ludzie, szanujmy się, szanujmy każdego, szanuj kuriera, szanuj kelnera, nawet pana z mieciarki, jak jakaś butelka mu wypadnie, pomóż mu podnieść. Po prostu szanujmy się, bo ten szacunek w pracy jest potrzebny. Dlatego szanujmy się i szanujmy swój czas. Mam nadzieję, że ten filmik dotrze do nie wiem jakiej liczby osób, ale jeśli do kogokolwiek dotrze, to mam nadzieję, że trochę się zmieni wasze patrzenie na kuriera i chociaż w małym stopniu komukolwiek uda mi się pomóc jakiemuś kurierowi, że klient będzie teraz do niego bardziej milszy, wyczniejszy, czy współpraca przejdzie polubownie. Dobra, to było na tyle. Oczywiście pamiętajcie kciuk, bo to jest ważne dla zasięgów. Subskrypcji, no bo chcemy dobić 10k do końca roku, a 5 już niebawem, już tu już za pół miesiąca być może będzie. Także to było na tyle i widzimy się w następnym odcinku. Planuję w ogóle taką serię prowadzić kurierską, merytoryczną, ponieważ mam kilka pomysłów na odcinki i zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Ja się żegnam, więc tam. Siemanko!